Proszę, możesz. Że przez bliskość z Panem Bogiem będą się działy różnego rodzaju... O, Michel, could you come, please? Możemy przywitać Michela, dzisiaj będzie nam usługiwał Michel. A Martynie? Słuchajcie, znowuż proszę was o to, żebyście przygotowali swoje serca na to, bo będzie energia, jestem tego pewny, bo Michela znam. Znacie Michela? Będzie energia? Czy jest wam potrzebna energia, czy raczej nie? Tak trochę, no to dobrze. To już coś, to jest dobry początek. Pomodlimy się za nich, pobłogosławimy. Michel przedstawi swoje książki zaraz po tym, jak zejdę. Ale teraz wstańcie jeszcze raz. I znowuż połóżcie ręce na swoich sercach. Przyjmujcie to wszystko, co Pan Bóg chce dać. Będziemy przejmować. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że jest posłane Twoje słowo. Za to, że ono będzie dotykać mojego serca i serca moich braci i sióstr. Jestem o tym przekonany, że będziesz działał, że będziesz wlewał nadzieję, wiarę, energię w nasze życie, aby Tobie służyć i można powiedzieć... Raz. Amen. Praise the Lord. Chwała Panu. Amen, amen. Good to see you all this morning. Dobrze was widzieć dzisiaj. I'm so excited to be here. Jestem bardzo podekscytowany, żeby tutaj być. And I want to say Happy New Year. I w sumie też szczęśliwego nowego roku. It's the first time I'm meeting you in 2024. Bo to pierwszy raz, kiedy tutaj jestem w 2024. Hallelujah. Hallelujah. And I want to use this privilege to thank the pastor and the leadership of the church. Jestem bardzo wdzięczny pastorowi i liderom tego zboru. For the privilege to stand before you this morning. Za ten przywilej, żeby stać dzisiaj przed wami. This church is our home church. Ten kościół jest jakby takim naszym domowym kościołem. So we are always excited to be back home. Więc cieszymy się, że możemy być znowu w domu. We love the church in Tczew. Kochamy kościół w Tczewie. And we miss you a lot. I bardzo za wami tęskniłem. We miss you. Tęskniliśmy. We watch your programs every Sunday. I oglądamy was w niedzielę. Because we love you. Bo was kochamy. Our mission in Ustka is a sacrifice. I naszą misją w Ustce jest poświęcenie. Sometimes you have to do the things that you don't really want to do. I czasami musimy robić rzeczy, których naprawdę nie chcemy robić. But if God wants you to do it, just do it. Ale jeśli Bóg chce, żebyś to zrobił, to musisz to zrobić. They say to obey is better than sacrifice. I posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Before I go on to the sermon this morning. I zanim przejdziemy do kazania. I want to introduce my books. Chcę wam pokazać moje książki. This one is Ahithophel. I can't read it. I ta książka nosi tytuł Biblijny przewodnik przy podejmowaniu mądrych decyzji. This book is about making decisions. I ta książka jest o podejmowaniu decyzji. Every one of us is making decision every minute. Bo każdy z nas podejmuje jakąś decyzję każdej minuty tak naprawdę. Sometimes it's even about what we should eat this morning. I czasami to jest nawet co powinniśmy zjeść. Sometimes it's about what we should wear. Czasami co powinniśmy ubrać. And sometimes it's about more difficult decisions. A czasami to są trudniejsze decyzje. This book is a masterpiece. I to jest arcydzieło. It is not voluminous. It's not big. Nie jest ogromne jakby. It's not big in volume. Jakie? Powszedne? Obszerne. A, bo jest króciutka. But it is costly. Ale jest mi bardzo drogocenna. Because I don't speak Polish. Bo nie mówię po polsku. And I don't write Polish. I nie piszę po polsku. But because of the love that I have for you. Can you repeat? Because of the love that I have for you. A, ale dlatego, że was kocham. I have to pay about, you know, 3,500 to have it translated. I musiałem troszkę zapłacić, żeby to przetłumaczyć. Because I want you to hear it, I want you to have it, I want you to read it. Bo ja chcę, żebyście mieli możliwość przeczytania tej książki. So it's about 50 złotych a copy. I to jest 50 złotych za sztukę.
If you take me out to the restaurant, you will spend more than that. A jeśli zabierzecie mnie do restauracji, to wydacie więcej niż te 50 zł. Some of you have taken me out and you know, so who the guy can eat? Ale kto miał okazję mnie zabrać, to by zobaczył, że on naprawdę może zjeść. And you spend more than 50, but this is gonna bless you eternally. Ale jeżeli przeczytacie tę książkę, to naprawdę będziecie błogosławieni. And the second is jak pokonać mistrza. Jak pokonać mistrza? Give me a hand now, come on, I'm trying here. I taught on this subject the last time, how to defeat the champion. I ostatnio nawet mówiłem kazanie, jak pokonać czempiona, mistrza. And it's a manual for victory. I to jest taki podręcznik do zwycięstwa tak naprawdę. So I'd like for you to get a copy. Więc bardzo zachęcam, żebyście mieli. We have few copies that we brought for you. I ze sobą mamy nawet parę. Please do get one. Więc jeśli chcecie to. And support my love for Polish people and the language and the church. I możecie mnie wspomóc przy tej miłości do polskiego. Amen. Amen. This morning I want to share with you something that the Lord has laid in my heart for 2024. I dziś podzielę się z wami tym, co Bóg do mnie mówi przez ten 2024. It's a very unusual topic. I to jest bardzo niezwykły temat. Because when I, you know, I was praying and asking God, what is the word for 2024? I kiedy modliłem się do Boga o jakieś słowo na 2024 rok. I was praying, asking God, what is it that you give me as a word for 2024, as a prophetic word? Zapytałem się o takie prorocze słowo na 2024. I was expecting something spectacular. I oczekiwałem czegoś spektakularnego. But what I heard was mind your language. Ale to co usłyszałem to po prostu uważaj na swój język. So I said, God, who are you talking to? Ale co ty mówisz? Mind your language. Uważaj na język? Who are you talking to? Dlaczego tak? And that's the topic I want to share with you. I to jest właśnie dzisiejszy temat. Let me move on to the subject for the want of time. Can you repeat? Let me move on to the subject because of time. Okay. No to będziemy lecieć z tematem, bo mamy mało czasu. What is language? Co to jest język? I'm going to try to stick to my notes a little bit. Postaram się w miarę z notatkami. Martina has prayed for me. Bo Martyna tutaj musi przetłumaczyć. That you should stay within the notes. I iść za notatkami. What is language? I co to jest język? It is a complex system of communication that is a part of our human life. I to jest taki złożony system jakby komunikacji, który jest integralną częścią człowieka i kultury. It's a complex system that is part of our human life. To jest złożony system, który nam tutaj towarzyszy w życiu. Language consists of sounds. I język polega na dźwiękach. And sometimes it's symbols. Na symbolach. And sometimes it's just a gesture. Na gestach. They call it body language. Że jest ten język ciała. Somebody didn't say anything. Że ktoś nic nie powie. But the language. Ale mowa ciała. Speaks a lot. Mówi dużo. Are you with me this morning? Jesteście ze mną jeszcze? Walk with me, walk with me. Słuchajcie, słuchajcie. So language also, you know, contains of thoughts. I język to także taki zbiór myśli tak naprawdę. But there is a lot about language. It becomes a part of our culture. I język jest częścią właśnie naszej kultury. A culture is our lifestyle. A kultura to taki nasz lifestyle, nasz tryb życia. Language is everywhere. Język jest wszędzie. Without language, we cannot exist. I bez języka byśmy nie istnieli. Language also speaks about our identity. Język też mówi o naszej tożsamości. So it's about our identity. O naszej tożsamości. We are Polish. Jesteśmy Polakami. We are Africans. Afrykańcami jesteśmy. My wife will tell you, I'm a Zulu. Jestem Zulu, moja żona by powiedziała. So language is everywhere. Więc język jest wszędzie. It forms our culture. On formułuje naszą kulturę. It detects our lifestyle, how we live. I pokazuje, jak my żyjemy. It's everywhere. Jest wszędzie. It's a very important part of our life. To jest bardzo ważna część naszego życia.
But let me move on here because you know I can speak on just that for a long period of time. Mógłbym bardzo dużo mówić o języku, ale przejdę dalej. If you will turn your Bibles with me to the book of Genesis, chapter number 11. I kiedy otworzymy Biblię, Księgę Rodzaju, rozdział 11. Genesis chapter number 11. Rodzaju 11. If you didn't come with the Bible, look at somebody and say. Jak nie macie dzisiaj Biblii, no to tak się rozejrzyjcie, może ktoś obok ma. Just don't say anything. You gotta come with the Bible to the church. Następnym razem weźcie Biblię. I'll allow her to read. Okay. From 1 to 9. Yes. Uważaj na to. Uważaj na to, co mówisz na swój język. Dobrze, dobrze, dziękuję. I am improving. Okej, okay, więc rodzaj 11 od wersetu 1 do 9. Cała ziemia miała jeden język i używała jednakowych słów. Podczas swojej wędrówki ze wschodu ludzie dotarli do równiny w kraju Shinear i tam się osiedlili. Tam też urodzili. Chodźmy, zacznijmy wyrabiać i wypalać cegłę. W ten sposób zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Następnie postanowili, chodźmy, wybudujmy sobie miasto z wieżą, która sięgałaby nieba. Nadajmy sobie jakieś imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Pan natomiast zstąpił, aby przyjrzeć się miastu oraz wieży, które budowali ludzie. I powiedział, oto jeden lud, wszyscy posługują się tym samym językiem, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Chodźmy, stąpmy tam i pomieszajmy im język, tak aby jeden nie rozumiał mowy drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i tak przestali budować miasto. Dlatego właśnie nazwano je Babel. Pan natomiast pomieszał tam język mieszkańcom ziemi i stamtąd rozproszył ich po całym jej obliczu. Amen. Now this is a very familiar story in the Bible. I to jest bardzo znana historia w Biblii. I believe that a lot of us know about it. Wierzę, że większość z nas ją zna. But the Bible says here that the people were of one language. I Biblia tutaj mówi, że ludzie mieli jeden język. When I read this scripture, I've read it so many times. I ja czytałem te wersety bardzo dużo razy. And let me speak like a man. I coś wam powiem. I think that, do you think that God overreacted? Myślicie, że Bóg trochę przesadził? How many of you think that God overreacted? Kto z was myśli, że Bóg troszkę przesadził? I don't think so. Ja tak. The Bible says the people had only one language. Biblia mówi, że ludzie mieli jeden język. And as they journeyed, they came to the place. I oni poszli w jedno miejsce. The Bible calls it the plains of Shinar. Do kraju Shinear. And they say, Goto, let us build a skyscraper. I postanowili, że zbudujemy taki drapacz chmur po prostu. How many of you ever taken a plane before and fly up in the sky? Can you repeat? Thank you. I fly so many times. Ja wiele razy latałem samolotem. A lot of altitude, thousands of altitude. Bardzo wysoko. But the Bible says these folks that came together. Ale Biblia mówi, że oni się zebrali. And they said, let us build a tower. I postanowili, że zbudujmy sobie wieżę. Let us build a skyscraper. Taki drapacz chmur. From here. Odtąd. To the throne of God. Do tronu Boga. So we don't have to wait for God to come down. Bo wtedy nie będziemy musieli czekać, aż Bóg do nas przyjdzie. We just enter the lift and press. Po prostu wejdziemy do windy i cyk. Throne room of God. I aż do nieba. And the lift will take them. I winda ich weźmie. And they will knock on the door. God, we are here. I powiedzą, cześć Boże, przyszliśmy. That was the idea. To był taki pomysł. Let us build a tower. Wybudujmy sobie wieżę. That will start from the earth. Która zacznie się od ziemi. And get to the throne of God. Aż do tronu nieba. And the Bible said they started the project. I Biblia mówi, że oni to zaczęli, ten projekt. You see, when I read this scripture, it changed my mind. I kiedy ja przeczytałem ten werset, to moje myślenie się zmieniło. Now,
Let me say something here. Coś wam powiem. If my 11-year-old son, jeśli mój syn mający 11 lat, just imagine. Wyobraźcie sobie. 11-year-old, 11-latek, Eliel, he was here just now. Eliel. And he says to me, Daddy, i on powie, tato, I'm going to carry this your car. Ja wezmę twoje auto. I'm going to go throw it into this river here. I wrzucę je do rzeki. Should I call the police? Czy powinienem dzwonić na policję? Okay, let me talk to these people here. Hello. Halo, halo. So I'm, and I said, how are you going to do that? You don't know how to drive. Ja bym się spytał, ale jak ty chcesz to zrobić? Ty nawet nie potrafisz prowadzić. He said, Daddy, don't worry. A Eliel by powiedział, tato, nie martw się. I'll carry it on my head. Ja wezmę, tak sobie przytrzymam. Should I take my phone and say, excuse me, 911? Czy ja powinienem zadzwonić i na policję? There is an emergency. Jest tutaj niebezpieczna sytuacja. Is this a police station in Tychów? Czy dodzwoniłem się do policji w Tychowie? I have a problem. Mam problem. And the officer says, yes, how can I help you? No i oni odpowiedzą, no jak możemy pomóc? And I said, my son says he's going to carry my car on his head and go and throw it at this river here. A ja bym powiedział, no mój syn chce wziąć moje auto i wrzucić je do rzeki. And the officer asked me, how old is your son? I oni wtedy by się spytali, a ile ma lat? I say 11 years. A ja bym powiedział, 11. What do you think the police will do? No i co by zrobiła policja? They will not be worried about my son. Oni by się nie przejęli. They will say he needs a doctor. On potrzebuje doktora, by powiedzieli. Because it is practically impossible. No bo to jest praktycznie niemożliwe. So I shouldn't be stressed. Więc ja nie powinienem się martwić. I shouldn't be concerned. Nie powinienem być zmartwiony. If my son, 11-year-old, says he's going to carry my car on my head. Jeśli mój syn, 11-letni, powie, że weźmie auto. I should just laugh and relax. No to powinienem się zaśmiać, jak Because taki żart. You and me know it is impossible. No bo ja i ty wiemy, że to jest niemożliwe. But the Bible says. Ale Biblia mówi. When the men were of one language, że kiedy oni wszyscy używali jednego języka, and they decided they were going to build a tower, i postanowili, że wybudują wieżę, from the earth to the heavens, z ziemi do nieba, it is in the Bible. No tak jest w Biblii. God, let me speak. God became concerned. To Bóg się troszkę zmartwił. I want to say that this is the first time God was worried. Powiedziałbym nawet, że to był pierwszy raz, kiedy Bóg był zmartwiony. About God like a man. Gdybym powiedział, jakby Bóg był człowiekiem, the first time God was worried. No to Bóg pierwszy raz się zmartwił. And the father said to the son, no i ojciec powiedział do syna, and the son said to the Holy Spirit, i syn powiedział do Ducha Świętego, go to, let us go down. Zejdźmy, stąpmy. Because these men, bo ci mężczyźni, will not stop. Oni nie przestaną. Nothing can stop them. Nic ich nie powstrzyma. From what they have decided to do. Przed tym, co postanowili. And that project was to build a tower from earth to heaven. A tym projektem było wybudować wieżę od ziemi do nieba. God was concerned. No i Bóg się zmartwił. God was alarmed. Był blisko. God said, no. I Bóg powiedział, no nie. We can't wait. Nie możemy czekać. Because these men, bo ci mężczyźni, will complete this project. Oni tego dokonają. And the Bible says, i Biblia mówi, in the book of that Genesis that we just read, w Księdze Rodzaju, said, let us go down. Stąpmy na dół. And confuse the language. I pomieszajmy im te języki. Am I talking to somebody this morning? Czy rozumiecie? So God came down. God came down. A, Bóg stąpił. And confused their language. I pomieszał im języki. So one starts speaking Polish. Więc jeden zaczął mówić po polsku. Dzień dobry. Dzień dobry. This one said good morning. Said that. Drugi powiedział good morning. They couldn't understand each other again. I oni nie mogli się zrozumieć. Those who speak Polish. Ten co mówił po polsku. They came to Poland. Przyszedł do Polski. Those who speak Zulu, ten, który mówił Zulu, they went to South Africa. Poszli do RPA. Those who speak English, ten, co mówił po angielsku, the project died. No i projekt się skończył.
Is that in the Bible? Czy tak jest w Biblii? So they couldn't. Więc oni nie mogli. Complete the project. Nie mogli tego dokończyć. Because the language was confused. Bo zostały pomieszane języki. I came to talk just for a few minutes this morning. I dzisiaj będę jeszcze troszkę o tym mówił. The power of language. O mocy języka. Because as a people. Bo jako ludzie. We have a language. Mamy język. The church in Czech. Kościół w Tczewie has a language. Ma język. But if we are not speaking the same language, ale jeśli nie rozmawiamy w tym samym języku, we will not accomplish the vision. To nie osiągniemy tej wizji, the którą language mamy. Of this church is the vision. I językiem tego kościoła jest wizja. Are you with me this morning? Jesteście jeszcze ze mną? Don't be too quiet. Nie bądźcie zbyt cicho. Don't be too quiet for me. Bądźcie trochę bardziej głośni. Be too quiet. Bo jesteście za cicho. God was so concerned, no i Bóg był zmartwiony, that he stopped the project. Że zatrzymał ich projekt. The question is this. No i pytanie jest takie. God believed, Bóg wierzył, that man, że człowiek will build a tower, zbuduje wieżę from the earth, z ziemi to the heaven. Do nieba. If you don't believe it, jeśli w to nie wierzysz, God believe it. To Bóg wierzy. You may not believe it. Możesz w to nie wierzyć. But God believe it. Ale Bóg uwierzył. Because God knew the power of language. Bo Bóg znał moc języka. The power of words. Moc pracy jakby. The power of sounds. Moc dźwięków. God believe in it. Bóg w to uwierzył. God knew it. On to wiedział. You know, when I was coming, i kiedy tutaj przyszedłem, I was thinking about my pastor. Pomyślałem sobie o pastorze. Because I know his wife. Bo znam jego żonę. He's about, from here is about 500 kilometers away. Where pastor's wife Christine come from? Aha, że z miasta, z którego pochodzi Krystyna, to jest daleko dosyć. 500 kilometers. 500 kilometrów stąd. She was born there. Ona się tam urodziła. She grew up there. Dorastała tam. She had family there. Miała tam rodzinę. But how did Pastor Janusz, ale jak pastor Janusz managed to take her, wziął ją from her people, od jej znajomych, he has kept her in chair for a long time. I trzyma ją tutaj w Tczewie tak długo. How did, what happened? No jak on to zrobił? Language. Język. There's something that he said to her. Było coś, co do niej powiedział. Pastor is a wise person. I don't know. I'm still trying. What did you say to Christina? Co pastor powiedział Krystynie? That you took her 500 kilometers away. Że 500 kilometrów stąd wziął ją aż and tu. You keep her in chief. No i ona jest tutaj w Tczewie. For so long. Tak długo. And Christina said, "This is my home." I Krystyna powiedziała, to jest mój dom. The power of language. Moc języka. Once pastor spoke that language. Kiedy pastor użył tego języka. And they call it the language of love. I to się nazywa język miłości. And Christina understood that language. I Krystyna to zrozumiała. That language made the marriage possible. To ten język sprawił to, że małżeństwo that jest możliwe. Language moved Christina. Ten język wziął Krystynę 500 kilometers from her home. 500 kilometrów stąd. And planted her here. I są tutaj. And she's still here. I nadal są tutaj. Language. Język. For everyone that is married. Dla każdego z was, kto jest żonaty. What did you say? Co powiedzieliście? That is what is keeping it. To jest właśnie to, co to podtrzymuje. The power of words. Moc słów. In the beginning was the word. Na początku było słowo. And the word was with God. I słowo było z Bogiem. And the word was God. I słowo było Bogiem. Whenever a group of people. I kiedykolwiek grupa ludzi speak the same language, mówią tym samym językiem, nothing is impossible. To nic nie jest niemożliwe. I came to talk to somebody in the church, przyszedłem dzisiaj wam to powiedzieć, that this year, że ten rok as a church,
jako Kościół, we have to speak the same language. Musimy mówić tym samym językiem. We have to speak the same language. Musimy mówić tym samym językiem. If we speak the same language, mówić tym samym językiem, nothing will be impossible in his house. Nic będzie niemożliwe. I say if we speak the same language, jeśli będziemy mówić tym samym językiem, nothing is impossible. To wszystko będzie dla nas możliwe. The only reason that we are where we are today, i jedyny powód, dlaczego jesteśmy tutaj, is because we speak the same language. No bo mówimy tym samym językiem. If we want to move on, jeśli chcemy iść dalej, to fulfill this vision, żeby wypełnić tą wizję, we have to speak the same language. To musimy mówić tym samym językiem. The book of Proverbs, i Księga Salomona, chapter number 18, verse 20. Rozdział 18. He said, "Death and life mówią, że are in the power of the tongue." Mówią, że śmierć i życie są w mocy języka. Mind your language. Uważaj na swój język. What are you saying? Co mówisz? A man's belly shall be filled with the increase of his lips. I owocem własnych ust człowiek nasyca swoje wnętrze. Death and life. I śmierć i życie is in the power of the tongue. Są w mocy języka. Everything in creation. Wszystko w stworzeniu jest podtrzymywane by the power of the language that we speak. Mocą języka, którym mówimy. Sometimes it is called a contract. I czasem to się nazywa kontraktem. It's a written language. To jest pisany język. You sign it. Podpisujesz to. When you sign it, kiedy to podpisujesz, you simply say, I agree. No to po prostu się zgadzasz. I will report to this office by 8 o'clock. Że zjawisz się na przykład w biurze o 8. And that's what you do. I to jest to, co robisz. Death and life. Śmierć i życie is in the power of the tongue. Są w mocy języka. For us to progress. I my, żebyśmy się for rozwijali, us to move forward in our lives, żebyśmy mieli postęp w swoim życiu, we need to speak the same language. Musimy mówić tym samym językiem. As a church, jako Kościół, the language that we should speak here, język, którym powinniśmy mówić, is the vision of the church. To jest wizja Kościoła. Is what our pastor gives us. To jest to, co pastor nam przekazał. As the vision of the church. Wizja Kościoła. God was worried. I Bóg był zmartwiony. He said, this thing that this man, to, co ci ludzie have started to do, zaczęli, they will accomplish it. Oni to osiągną. God did not doubt. On w to nie wątpił. Your potential. Twój potencjał. Jesus put it this way. Jezus określił to tak. He said, if two of you shall agree. Jeśli dwóch się zgodzi. Agreement is speaking the same language. Umowa to jest jakby ten sam język. If two of you shall agree. Jeśli dwoje się umówią. And then you ask. Jeśli się zapytają. Anything. O cokolwiek. It shall be done. To się stanie. It is the same language. To jest ten sam język. If we speak the same language. Ten sam język. Now language can be expressed. Język może być wyrażony in different ways. W różnych sposobach. Sometimes it's not about the sound. I czasem to tylko nie są dźwięki. It's about the body language. To jest język ciała. It's about the body language. To jest język ciała. You talk to somebody. Rozmawiasz z kimś. You smile. I się uśmiechasz. Say yes. Tak, tak. Oh, that's it. A wtedy. And you know that it didn't go well. I wtedy wiesz, że coś poszło nie tak. So language is not about sound. Więc język so to nie tylko dźwięki. So when the vision of this church is being cast. Więc jeśli wizja w tym kościele jest, what is your language? To jaki jest twój język ciała? Do you agree with the vision? Czy ty zgadzasz się z wizją? Do you accept the vision? Czy ty akceptujesz tą wizję? Or you just say, albo jesteś po prostu taki, pastor has come again. No znowu pastor mówi, no. Every year. Każdego roku to samo. What is the language that you're speaking? Jakim językiem wtedy mówisz? Are we speaking the same language? Czy rozmawiamy w tym samym języku? As a church. Jako Kościół? Are we speaking the same language? Czy rozmawiamy w tym samym języku? That's the question that God asked me. To jest pytanie, które Bóg mi zadał. Are we speaking the language?
czy rozmawiamy w tym samym języku. Language sustains everything in creation. Bo język podtrzymuje wszystko w stworzeniu. If you pull language out of creation, jeśli wyciągniesz język ze stworzenia, whether as words, czy to słowa, attitude, czy nastawienie, sounds, czy dźwięki, symbols, czy symbole, the whole system collapses. No to cały system się rozwali. How many of you ever drive? Jak wielu z was prowadziło kiedyś auto? And you're going at 120. I jedziesz 120 na godzinę. And you saw a language. I widzisz znak, 80. Że możesz jechać 80. You slow down. To wtedy zwalniasz. How many of you ever seen that? Jak z wielu was widziało taki znak? Who told you? Kto ci powiedział? The language is there. No język jest tam, na tym it's znaku. As a sign. Jako symbol. Everywhere. Wszędzie. If we remove the language, jeśli wyciągniemy ten język from our lives, z naszego życia, everything collapses. No to wszystko by się rozwaliło. And so is the church. I tak samo z Kościołem. There is nothing impossible. Nie ma nic niemożliwego for this church to accomplish. Dla tego Kościoła, aby osiągnąć. It is not impossible. Nic niemożliwego. For us to have 10,000 people in this facility. Żeby mieć 10 tysięcy osób w tym budynku. It is not impossible. To nie jest niemożliwe. To have 3 services on a Sunday. Żeby mieć 3 nabożeństwa w niedzielę. It's all about the language. To wszystko jest za pomocą języka. Hello. Let me talk to people this side. 2 services. 2 nabożeństwa. 6,000 people. 6,000 ludzi. Coming into this place. Przychodzących w to miejsce. Worshiping God. Wielbiących Boga. It's not impossible. To nie jest niemożliwe. But if I say so. Jeśli tak powiem. He has come again. Tak, tak, tak. He has come again. Znowu tak mówi. He has big, big, big ideas. On ma takie, takie wyolbrzymione pomysły tutaj. That is the language. To jest język. What is your attitude? Jakie jest twoje nastawienie? We have what it takes. We have what it takes. Aha, mamy we to, have czego trzeba. That we need. Mamy wszystko, co nam potrzeba. Among us. Wśród nas. We have everything that we need. Wszystko, czego potrzebujemy, już to mamy. Have 3 services on Sundays. Żeby mieć 3 nabożeństwa w niedzielę. If you believe it, raise your hand and jeśli say amen. W to wierzysz, to powiedz amen. We have what it takes. Mamy to. We have what it takes to win this city. Mamy ten budynek, żeby jakby wygrać w tym mieście, powiedzmy. The problem is, are we speaking the same language? No ale pytanie, czy my mówimy w tym samym języku? It is, the problem is not with the unbelievers who don't go to church. Problem nie tkwi w niewierzących, którzy nie wierzą. The problem is us. Problem to my. Do we speak the same language? Czy my mówimy tym samym językiem? Because the Bible says when the people were of one language. Bo Biblia mówi, że jak ludzie mówili tym samym językiem. And they decided to build a tower. I podjęli decyzję, żeby zbudować. From the earth to heaven. Wierzę. God did not say forget about them. Bóg nie powiedział, zapomnimy o nich. God was concerned. On się zmartwił. And God said. I powiedział. Because. Ponieważ these people speak one language. Oni mówią jednym językiem. It was not because they were rich. To nie było dlatego, że byli bogaci. God did not say because they had money. On nie powiedział dlatego, że mają pieniądze. The problem is not money. Problemem nie są pieniądze. The problem is not money. Problemem nie są pieniądze. The problem is our language. Problemem jest nasz język. If we are going to take this city, jeśli chcemy zgarnąć to miasto, we have existed as a church for too long. To jesteśmy tutaj kościołem. It is time half of this city come to church. I to jest czas, żeby połowa tego miasta przyszła oh, w to miejsce. Can say amen there. Czy ktoś może powiedzieć amen? It is enough. We have existed. To jest dlaczego my tutaj for jesteśmy. Too long. Zbyt długo już to trwa. The only reason we are not winning this city, jedynym powodem, dlaczego jeszcze nam się nie udało, it's not because we don't have the potential. To nie chodzi o dlatego, że nie mamy potencjału. We have the Holy Ghost. Mamy Ducha Świętego. We have been baptized. Zostaliśmy ochrzczeni. We speak in tongues. Mówimy językami. God is with us. Bóg jest z nami.
How many of you believe that? Jak wielu z was w to wierzy? If God is with you, wave your hands to me. Jeśli Bóg jest z tobą, to pomachaj. If you believe that God is with you, wave your hands. Jeśli wierzysz, że Bóg jest z tobą, to pomachaj. So the problem is not God. Więc problemem nie jest Bóg. The problem is the language that we speak. Problemem jest język, którym mówimy. It's the language that we speak. Język. The Bible said because the way of one language. Biblia mówi, że jeden język. And they said, let us be. I postanowili wybudować. And they started it. I zaczęli. And God. I Bóg. I want you to read that place again. Let me stop. Przeczytajcie to jeszcze raz. God did not think they were joking. Oni nie żartowali. God knew. Bóg wiedział. He said, because the people are of one language. Dlatego, że ludzie mieli jeden język. Nothing will stop them. Nic ich nie zatrzyma. From building a tower. Żeby wybudować tę wieżę from earth z ziemi to heaven. Do nieba. We are going to ask God i dzisiaj this morning dzisiaj to empower us poprosimy Boga, żeby nas wzmocnił, to speak one language. Żebyśmy mówili jednym językiem. When it comes to this church. Jeśli chodzi o ten kościół. When we speak one language. Bo kiedy mówimy jednym językiem. When it is time for prayer. Kiedy jest czas na modlitwę. I don't have excuse. To nie ma wymówek. Because we're speaking the same language. No bo mówimy w tym samym języku. We come out together. Zgromadzimy się. When we have a program. Kiedy mamy program. We come together. Zgromadzimy się. Because we speak the same language. Bo mówimy tym samym językiem. The people were of one language. Ludzie mają jeden język. And nothing is impossible. I nic nie jest niemożliwe. For the people dla ludzi, who speak the same language. Którzy mówią tym samym językiem. Help me tell your neighbor, mind your language. Powiedz do sąsiada, uważaj na język. Uważaj na to. Uważaj na to. Uważaj na to. Mind your language. Uważaj na to. Uważaj na język. Uważaj na to. Uważaj na to. Stand on your feet. I powstańmy. Uważaj na to. Uważaj na to. Uważaj na to. Uważaj na to. Mind what you're saying. Uważaj na to, co mówisz. Let us speak one language. I mówmy jednym językiem. As a church. Jako kościół. As a family. Jako rodzina. As a people. Jako ludzie. Lift up those hands. Podnieście swoje ręce. Lift up those hands. Podnieście swoje say ręce. After me, Father, i mówcie za mną, Ojcze. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. We pray this morning. Modlimy się dzisiaj. That you will baptize us again. Że ochrzcisz nas znowu. Give us the grace. Daj nam tę łaskę. As a church. Jako kościół. To speak the same language. Żeby mówić tym samym językiem. Let there not be divisions. Niech nie będzie podziałów. Let there not be strange languages. Niech nie będzie obcych języków. Among us. My. In our attitude. Niech nasze nastawienie. W naszym życiu. In our behavior. I w naszym zachowaniu. Help us, O Lord. Pomóż nam, Panie. To speak the same language. Mówisz tym samym językiem. Open your mouth and turn it to your prayer this morning. I módlmy się. Módlmy się. Open your mouth and let us pray. Otwórz swoje usta i módl się. Pray that we will speak the same language. Żebyśmy mówili tym samym językiem. As a church. Jako kościół. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Open your mouth and begin to pray. I otwórz swoje usta i módl się. We want to speak the same language. Bo chcemy mówić tym samym językiem. God bless you. Niech Bóg nas błogosławi.